Siemanko, bąbelki. Jestem na peronie. Przyjechałam z Łodzi, bo pojechałam na weekend do domu rodzinnego. Zawijam szybko na chatę, bo jestem tak zmęczona, że sobie nie wyobrażacie. Yeah. Tak się zastanawiam, jak ja z tym mam wleść po tych schodach? To będzie wyzwanie. Update. Udało się. Ale musiałam zrobić to na dwa razy. You bitch! Nie, na żart chyba. A tak się cieszyłam, że to już za mną. Zobaczcie, jaki ładny podjazd. Da się robić podjazd zamiast schodów? Da się. Jeżeli ogląda mnie ktoś z PKP, proszę zainwestować w podjazdy zamiast w schody. Pozdrawiam. Lecę na uczelnię, ale powiem wam, że jest tak zimno, że jak oddycham nosem i wciągam nosem powietrze, to wszystko mnie tu boli z zimna. Mam wrażenie, jakbym wciągała nosem lód. Masakra. Widzicie to? Chyba nie. Nieważne. W każdym razie leci para. Dobra, idę na uczelnię, bo jestem oczywiście spóźniona. Hejka moi mili, jest godzina 15:30, ja wróciłam tutaj o 12:00 i od razu poszłam w kimę, spałam 3 godziny prawie, ale byłam taka zmęczona po wczorajszej mojej podróży wieczornej, zresztą widać, dopiero wstałam. I co, idę teraz coś zjeść, bo jestem mega głodna i odezwę się jak zjem, bo musimy pogadać, a potem lecę do Biedronki, bo chcę kupić sobie różowy liner od Genzy, bo jak widać mam niebieski i super mi się sprawdza. Także tak. Dobra, ja zjadłam, więc szykuję się, bo chcę wyjść do kupić te linery. Zbieramy się do wyjścia.
Skoro już jestem w Biedrze, to wam pokażę taką jedną z moich polecajek. Jak jesteście studentami i potrzebujecie szybkie i w miarę tanie, a smaczne jedzenie, to mega polecam te warzywne gołąbki. One są naprawdę dobre, te z kaszą gryczaną i grzybami są spoko. Ewentualnie te z warzywami i ryżem. Bardzo smaczne, wystarczy je troszeczkę posolić i przyprawić i są naprawdę, naprawdę bardzo dobre. Powiem wam tak, chciałam kupić te kosmetyki Gen Z, bo bardzo chcę zrobić, odtworzyć makijaż Hani z tej jakby okładki promocyjnej, te kosmetyki. Także wrócimy teraz na chatę i spróbujemy. Ja totalnie nie umiem w make-up, absolutnie. A Hania jest świetna w tym temacie, także zobaczymy jak mi pójdzie. Dobrze, wróciłam. Więc tak, od czego trzeba zacząć? Po pierwsze muszę zmyć to, co mam aktualnie na twarzy, ponieważ ten make-up jest zupełnie inny. Więc zmyję oczy tylko, a resztę zostawię, żeby już się nie bawić w całe malowanie twarzy, bo nie ma to sensu. W ogóle ten makijaż będę odtwarzać. Sobie pogadamy przy okazji, bo dawno nie rozmawialiśmy, mam wrażenie, bo ja bardzo lubię gadać do kamery, lubię mówić o moich przemyśleniach, o tym, co u mnie. Uważam, że to zespala mnie dodatkowo jakby z osobami, które mnie oglądają. Plus jest, mam wrażenie, interesujące to, co mam do powiedzenia. Także tak, najpierw to zmyję i się odezwę. Dobrze, więc oczy już mam zmyte. Zostało mi tylko twarz, mam gdzieś tam trochę korektora i brwi. Ale od czego by tu zacząć? Więc tak, wydałam zdecydowanie za dużo pieniędzy na to, co chciałam kupić, bo kupiłam aż 3 kolory linera, czyli różowy, żółty i niebieski, a one nawet nam nie będą potrzebne do tworzenia tego make-upu. Kupiłam 2 maskary, niebieską i żółtą, paletkę i konturówkę oraz szminkę, także I'm excited! Pierwszy krok, jaki muszę zrobić, to nałożenie sobie podkładu na oczy. Znaczy tak trochę, w formie bazy. Wiecie, o co chodzi. Dobra, więc porozmawiajmy. Przeprowadziłam się do Krakowa. W sumie to dzisiaj byłam na uczelni, bo jest poniedziałek i miałam normalnie zajęcia. I poznałam już całą moją grupę, więc fajnie, bo ludzie są naprawdę bardzo spoko. W sensie mam wrażenie, że będzie bardzo dużo fajnych kontaktów z tej uczelni i już się umówiliśmy na to, żeby w środę po południu po uczelni gdzieś wyjść. Będę używać tego cienia, tak jak ma Hania pędzel. Taki puszysty, puszysty, puchaty. I teraz uwaga, żeby nie zrobić sobie plamy. Bardzo fajna ekipa. Umówiliśmy się w środę, żeby pójść gdzieś na miasto, żeby się spiknąć, żeby się lepiej poznać, bo na pewno wam też mówią to rodzice, nauczyciele i wszyscy, że czas studencki, że lata studenckie to jest najlepszy czas twojego życia. Jakby nie można marnować tego czasu. Uważam, że poznawanie ludzi, wychodzenie do ludzi jest bardzo ważne. Też przez pandemię całą, przez ten cały shit, który dział się na świecie. Ludzie się bardzo zaczęli izolować, a uważam, że no to nie jest dobre, bo jesteśmy stworzeni do tego, żeby żyć w społeczeństwie i jednak fajnie jest mieć znajomych, wychodzić z domu i wychodzić spoza swojej takiej strefy komfortu, bo wiadomo, że najłatwiej jest siedzieć w domu i być tylko samemu, bo wtedy jakby jesteście zależni od siebie i ja też bardzo cenię sobie samotność, bardzo lubię ciszę, bardzo lubię spokój, ale jednak uważam, że wychodzenie do ludzi jest bardzo ważne i potrzebne w dzisiejszych czasach, także tak. Ten cień nie jest jakiś napigmentowany ultra, więc myślę, że to jest bardzo dobre dla mnie, bo nie zrobię sobie jakiejś ultra mega wielkiej plamy. Mieliśmy hiszpański z bardzo fajną babeczką, więc jestem bardzo zadowolona, bo jednak ten hiszpański był dla mnie bardzo ważny i bardzo chciałam się nauczyć tego języka. Zrobię drugie oko i wrócę. Chcę się dorwać takiego mazaka do piegów. Wszędzie jest wyprzedany, więc sprzedam wam tip, jak ja robię moje piegi, ponieważ ja
uwielbiam robić piegi. Ja piegi robię takim żelem do brwi i po prostu jakby tą końcówkę sobie trochę wycieram i robię takie kropeczki. I jakby je rozstępluję na całym nosie. Okej. Następnym krokiem, jaki ja tam widzę, to że Hania ma pomalowane rzęsy, więc ja pomaluję sobie te rzęsy po prostu tak, jak ja to robię zwykłym moim ulubionym tuszem. Ale parę osób pytało mnie, jak to jest, czy ja tęsknię za rodziną, czy jak się w ogóle odnajduję w Krakowie. Odnajduję się bardzo dobrze, w sensie ja też bardzo potrzebowałam takiej swojej osobistej przestrzeni. Ja jestem takim trochę typem człowieka samotnika, mimo że powiedziałam przed chwilą, że wcale nie, że do ludzi trzeba wychodzić. Tak, trzeba, ale jakby wiecie, trzeba wychodzić do ludzi, jednakże taką moją osobistą strefę komfortu lubię mieć samotną. Nie lubię, jak ktoś mi się kręci, ja nie lubię być zależna za bardzo od kogoś tak na co dzień. Więc no, czuję się bardzo dobrze. Wiadomo, że tęsknię bardzo za moim rodzeństwem, bo jednak z braćmi mam taką bardzo silną i bardzo mocną więź, więc faktycznie tego mi brakuje. Brakuje mi oglądania z moim bratem YouTube'a wieczorami, albo jak rodzice wychodzili i udawaliśmy, że się uczyliśmy, a tak naprawdę oglądaliśmy Netflixa, no to faktycznie tego mi troszeczkę brakuje. Ale no co, będę wracać w weekendy, ja nie umieram, nie wyprowadziłam się z kraju o tysiące kilometrów, więc jakby nie jest mi tego bardzo szkoda, bo po prostu wiecie, życie to etapy i te etapy się zmieniają i te etapy idą po prostu i musimy się do tego przyzwyczaić, więc nie jest mi jakoś ultra przykro, tak szczerze. Dobra, dajemy na dolne rzęsy teraz ten niebieski tusz. I zobaczymy, bo ja słyszałam różne opinie, że on nie jest za bardzo napigmentowany. Ja na dolne rzęsy nałożyłam sobie biały tusz, taką bazę. Wydaje mi się, że na jakimś odcinku oni mówili, że na przykład można sobie podkolorować trochę te rzęsy linerem, a że ja kupiłam ten liner, to może spróbuję to zrobić. To on naprawdę daje radę, w sensie bałam się, że nie będzie go w ogóle widać, a on jest naprawdę spoko. Okej, tak to wygląda na razie. On ma inny kolor niż tusz. Dobra, zdecydowanie teraz to lepiej wygląda, jak dodałam ten liner, także polecam wam to zrobić. W ogóle bardzo mi się podoba ten pomysł na robienie cieni i potem w tym samym kolorze malowaniu dolnych rzęs. Ja jestem wielką fanką żółtych makijaży, także myślę, że będę to robić, jak chodzi o żółty, bo z tego co widziałam, to w tej palecie jest żółty cień, a mam też żółtą maskarę i mam też żółty liner, więc myślę, że możecie zobaczyć na dniach mnie w takim make-upie i w takim wydaniu. Ale ostatnim krokiem jest ta pomadka. Z tego co widziałam na filmiku, Ania mówiła, że ona sobie trochę powiększa usta i ja nigdy nie maluję ust, więc jestem mega ciekawa, jak to wyjdzie. Ale że ona jakby zamalowuje ten łuk Kupidyna na górze i to właśnie teraz zrobię, także muszę się skupić. Jezus Maria, wyglądam jak glonojad. Boże święty, dobra. O nie, kupiłam... O Jezus, ale jestem ciołek. Dwa razy lip liner. Zamiast szminki. Dobra, będziemy improwizować w ogóle. Pięknie to pachnie. No nikt nie mógł zrobić takiego błędu, tylko ja. Żeby kupić lip liner i lip liner zamiast szminki. Dobra, muszę się zobaczyć w tej kamerze bliżej. Tak to wygląda. Czy wyglądam jak Hania? Chyba niekoniecznie, bo Hania na pewno zrobiła to dużo ładniej i w ogóle to jest piękna, piękna dziewczyna, ale wydaje mi się, że jest w miarę w porządku. Te cienie fajnie grają i w ogóle jakby cały ten make-up wygląda nieźle. W
wygląda naprawdę nieźle. Ale tak, co jeszcze chciałam? Planuję sobie w tym tygodniu zrobić taki odcinek, więc możecie dać znać, czy chcecie go zobaczyć, gdzie romantyzuję swoje życie w Krakowie i pójdziemy na dobre jedzenie, pójdziemy na taką randkę we dwójkę, ty i ja. Pójdziemy na randkę, pójdziemy do kina, pójdziemy na dobre jedzenie, pójdziemy na kawkę. Gdzie chcecie? Zabiorę was gdzie chcecie. Także możecie dać znać, czy wam taki odcinek by się podobał. No i co? Ja już kończę. To wszystko na dzisiaj. Buziaczki, pozdrawiam was serdecznie, dbajcie o siebie. Lovki, kiski, foreverki.